Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 44. odcinku z serii Wiedźmin 3 Dziki Gon na moim kanale. W dzisiejszym odcinku idziemy razem z Leto robić rozpierduchę. Dobrze cię widzieć, całego i zdrowego. Czyżby? No jasne, jesteśmy w końcu starymi druhami. A ten to kto? Geralt z Rivii, Wiedźmin. Drugi Wiedźmin? Co to, macie jakieś zlecenie w okolicy? Siadajcie, napijecie się czegoś? Nie piję ze zdrajcami i sprzedawczykami. Hej, uważaj co mówisz, jesteście na moim terenie. Ludzie Arnuta Westera przyjechali do folwarku. Tylko ty wiedziałeś, że tam jestem. Sam mówiłeś, że węszą za tobą od dłuższego czasu. Może cię w końcu wytropili. Z twoją pomocą. Nie jesteście tu nawet 5 minut, a już zdążyliście mnie 2 razy obrazić. Takiej szumowiny jak ty nie da się obrazić. Uważajcie, panowie, to Wiedźmini! Wiedźmini atakują! Dla was zrobimy wyjątek. Leż spokojnie, bo się wykrwawisz. Gadaj, gdzie są ludzie Westera, to dam ci coś na krzepnięcie krwi. Są na północ stąd, w Zalipiu. Ciekawi mnie, ile kosztuje życie starego drucha. Ostatnio kiepsko nam się wiodło. Na dodatek podpadliśmy czarnym. Któregoś dnia zjawił się Wester. Zaproponował połowę nagrody za ciebie i cesarski grejt. Zrozum. Takim jak on ci nie odmawia. Rozumiem. Hej! A moje lekarstwo? Widzisz, Ludwik, takich jak ja się nie oszukuje. Jadę do Westera. Jadę z tobą. To najpierw. Nie możemy z nim pogadać. No a szkoda. A może byłaby jakaś właśnie może byłaby jakaś opcja typu, że właśnie jak już Leto nie ma, to gra podchodzi, że coś tam mu jednak daje, czy coś takiego. To by było ciekawe, gdyby potem na przykład nam się to odbiło, że powiedzmy on tam wraca kiedyś. Gardzkie nazwisko. Pochodzi chyba z Metiny, ale zabijał wszędzie od dalekiego południa po góry Smocze. Nie słyszałem o nim. Przybierał różne nazwiska. Brendan Dilfe, Apo Saxon, Manfred Śmieszek. Manfred Śmieszek? Dobry dla komedianta. A tym, z którymi się rozprawiał, nie było do śmiechu. Wyrywał im zęby jeden po drugim i nacinał usta od ucha do ucha. Miej oczy otwarte. A, taki Joker. Czy naprawdę tu są? Nie wiem, ale jak wspominałem, zrobiłem się bardzo ostrożnym człowiekiem. No, ale właśnie to było naprawdę ciekawe, gdyby on na przykład potem wracał do nas gdzieś tam, powiedzmy, na Skellige czy coś, by się na przykład okazywało, że właśnie on tam gdzieś sobie żył, czy coś takiego i powiedzmy, można kolejne questy od niego brać, czy coś takiego, albo że pała do nas zemst nienawiścią i teraz będziemy konie. Mieli przerąbane. Ładne więcej niż cała wioska. Zaraz będzie ciekawie. Co jest w tamtej stodole?
siano. Macie gości? Biegnij po rodziców. Niech zabiorą z domu wszystko, co cenne i uciekajcie stąd. Zrozumiałeś? To dobrze. Daj to matce, a teraz biegnij. Co mu dałeś? Zadośćuczynienie. Zostań tu i cokolwiek się stanie, nie wtrącaj się. Zatkaj uszy. Co do kurwy nędzy? Piorun jaki ci co? Zawrzeć gęby! Letto z Golety. Dobrze cię widzieć całego i zdrowego. Zabawne. Drugi raz słyszę dziś to kłamstwo. To nie kłamstwo. Za żywego dostanę więcej. Czyli ile? Tyle, że będę mógł kupić rezydencję w Kowirze i do końca życia leżeć brzuchem do góry. Sporo. Nie każdy ma okazję poznać swoją cenę. Większość nie chciałaby jej znać. Co cię właściwie sprowadza? Postanowiłeś ułatwić mi robotę? Przejeżdżałem niedaleko i postanowiłem wreszcie osobiście zobaczyć słynnego Arnuta Westera. Schlebiasz mi. Szkoda, że nie będziemy mieli szansy lepiej się poznać. Wybierasz się dokąd? Nie, po prostu zaraz cię zabiję. Chcesz mnie zabić? A nawet mnie nie znasz, niedobrze. Będę musiał cię ukarać. Ale nie zabiję cię. Obetnę ci ręce. Obetnę je wam wszystkim. Jednemu po drugim. Kikuty do końca życia będą wam przypominać, że popełniliście błąd. Kurwa! Jebał cię pies! Dwóch zdań z człowiekiem nie zdążyłem zamienić! Sprowokował mnie. Kurwa, Terminator! Ciebie nic nie mamy, ale jeden fałszywy ruch. I co? I skończysz jak on. Co ty na to? Co ja na to? Ja na to, że już po was. Zamgwebarski jad. Coś tu nie gra. Gdyby nie ja, odcięliby ci głowę. Czyli jednak na coś się przydałeś. Mogłeś mnie wtajemniczyć. Wtedy nie byłoby zabawy. Bawi cię to? Nie tak ostro, Geralt. Dopiero co zmartwychwstałem. Zangwebarski jad ciągle może cię zabić. Masz odstrutkę? W wiłkach. Zaraz wezmę. I za parę dni będę jak nowy.
Po co była ta cała farsa? Mówiłem ci, że ścigają mnie od Lockmuin. Było ich wielu. Któregoś razu wpadłem w pułapkę i omal nie zginąłem. Wtedy postanowiłem, że trzeba to zakończyć. Raz na zawsze. Dotarłem do bandy Westera i przekupiłem kusznika. Resztę historii znasz. A co z Ludwikiem? Też był częścią planu? Nie. Jedynie komplikacją. Choć przyznam, że jego zdrada dała mi trochę do myślenia. Ale musiałem zaryzykować. Gdybyś nie wyrąbał do nogi wszystkich świadków, wieść, że Leto z Gulety jest martwy, w kilka dni rozeszłaby się po całym kontynencie. Nie zrobiłbym tego, gdybym wiedział, o co chodzi. Mówiłem ci, żebyś się nie wtrącał. No nic, trudno. Skoro plan się nie powiódł, muszę zniknąć. Możesz przeczekać w Kermorem. Z twoimi kolegami ze szkoły Wilka? Nie, dzięki. To by się źle skończyło. Powiedz im, że ja cię przysyłam. Zrozumieją. Kermorem mówisz? Czemu nie? Załatwię jeszcze kilka rzeczy i pojadę tam. Pomóc ci jakoś? Potrzebujesz czegoś? Nie, dzięki. Dam sobie radę. W takim razie widzimy się w Kermorem. Do zobaczenia. No i to jest to! I mamy drugiego do naszej wiedźmińskiej bandy. Drugiego, bo pierwszą osobą, która przybyła do Kermoren jest oczywiście Keira, którą też będziemy, że tak powiem, potrzebowali w dalszych częściach. Możemy zwerbować jeszcze dwie osoby. Możemy zwerbować jeszcze dwie osoby, co oczywiście zrobimy. Tylko teraz tak, pierwsze co to jest... to... Dobra, i ja wam pragnę przypomnieć, że to co teraz robiliśmy przez dwa ostatnie odcinki, czyli wszystko to z Leto, to jest tak naprawdę efekt questów pobocznych. Bo to nie są questy głównej linii. Obwieszczenie. Mieszkańcy Fisztygary oraz Zalipie stawią się pod obozem Nilfgaardzkiej Armii Środek celem odbycia służby na rzecz cesarstwa. Listy wyznaczonych dostępne są u sołtysów wiosek. Karą za uchylenie się od obowiązku będzie publiczna chłosta. Komendant obozu Armii Środek. Oczywiście nawiązanie do niemieckich trzech grup armii, które atakowały Związek Radziecki, czyli Grupa Armii Północ, Grupa Armii Środek i Grupa Armii Południe. Wróciłeś. Co z moim domem? Jest już bezpiecznie. Dziękuję. To wiele dla mnie znaczy. A czy znalazłeś może moją skrzynkę z oszczędnościami? Nie. Może ktoś ją ukradł. Możliwe. Tyle lat minęło. Ale poszukaj dobrze. Innej nagrody nie mogę ci zaoferować. Tak zrobię. Na mnie już pora. Niech cię bogi prowadzą. Super. Kolejny punkt doświadczenia. Poczekaj. A więc teraz tak. Jest postać. Mamy aż. Oszukano mnie. Dobra, znajdźmy jeszcze raz ten dworek. To jest chyba to, co nie? Dobra, jedźmy tam.
Dobra, sprawdźmy jeszcze raz drogę, tak żebym na pewno nie pobłądził. Dobra, teraz w lewo, potem w prawo i na trójkątnym skrzyżowaniu w prawo i cały czas przed siebie, dobra. Dalej. Trójkątne skrzyżowanie. I tu jest, dobra, ten, jedziemy. Do Nowigradu jeszcze nie będziemy jechali, ponieważ no, do Nowigrad to jest jeszcze troszkę wyżej, że tak powiem, levelowa miejscówka. Słyszałeś o brygadzie Richet? Na razie udamy się tutaj do tego domu, do tego opuszczonego dworku i spróbujemy tam coś poeksplorować sobie. Dobra, dopiero na następnym trójkątnym skrzyżowaniu. Jedziemy! Kwestik! Zeżarłyby mnie jak nic. Trupy je zwabiły. Dzięki, żeście mnie nie zostawili, choć tyle mi się poszczęściło. Poszczęściło? Może i tak. Zaraziłeś się niedawno i dlatego zajmujesz się wywozem zwłok? Co? A, nie. Wywożę trupy, bo mi dobrze płacą. Ale przecież nie masz odporności na choroby, jak wiedźmini i czarodzieje. Nie, ja tam nie jestem żadnym zakazanym mutantem, nie ma obawy. Po prostu mnie się żadne choróbska nie imają. Będziesz musiał się postarać o nowy wóz. Ten trzeba spalić, to szybko. A nie dałoby się tych trupów gdzieś ich zakopać? Wóz przecie można naprawić. Jeśli ktoś się dowie, że przewoziłeś na tym wozie ofiary zarazy, nikt cię więcej nie wynajmie. A muszą się od razu dowiadywać? Jeśli wy nikomu nie powiecie, ja sam też nie powiem. I rozwleczesz zarazę po całej okolicy. Ech, no jak mus to mus. Macie czym ognia skrzesać? Miałem szczęście, że na was trafiłem. Dzięki za pomoc i dobrą radę. Poradzę ci jeszcze, żebyś się porządnie wyszorował w domu i spalił to ubranie. Pewno, pewno. Ale mówię wam, mnie się choroby nie imają. Oby tak było. Bywaj. Ożeż, kurwa, ale smród. Tu mnie coś wydymano. Tu mnie gdzieś wydymano. Ale ej, halo! Tego nie było wcześniej. To wcześniej nie było podświetlone. Czyżby... Albo to mi się pojawiło teraz, bo nigdy wcześniej tego nie widziałem. Ani jak przechodziłem wcześniej. Wiecie co? No ja mam wersję Steamową Wiedźmina Trójki, nie pudełkową. Może poszedł jakiś update? Może. Może nas ze Steama po prostu poszedł jakiś update do Wiedźmina trzeciego i ja po prostu nie widziałem tego wcześniej. Co się stało? Jeszcze moment. Błagam! Rajelnia głoduje, a my ucztujemy. To są jaja, nie? Do mnie! Bandyci wzięli Bożenkę! Co się stało? Niezła uczta, a skąd wzięliście tyle mięsa? A łazi tu pełno świniaków, tośmy za jednego upiekli. Chcesz kawałek, starczy dla wszystkich. Nie skorzystam, dzięki. Twoja strata. Kajus, ukrój nam jeszcze po kawałeczku.
Nie! Nie! Nie pozwalam! Upiekli Bożenkę! Dranie! Znowu on! Mało mu! O co chodzi? Zabili Bożenkę! Upiekli ją! Dranie! A ten znowu swoje. No nie ma co, no trzeba mu przylać, no. Kajus, Jakub, brać go! Nie! Nie ma tak! Pomocy! Nic wam nie zrobił, zostawcie go. To my po dobroci, prosiaczkiem chcieliśmy cię poczęstować, a ty tak? Nie będzie nam przybłęda rozkazywał, lejmy go! Nie jest? No nic, ale Bożenka, ola Boga, upiekli ją. Musiałeś bardzo kochać tę świnkę. Kto ty jesteś? Jestem Geralt. Ja jestem Jontek z... No stąd, no. Sam mieszkasz w tej wiosce? Są w domach i Flap, i Hagel, i Bebon. Nie widziałem tylko Klausa i Igora. Kim są Klaus i Igor? No Igor to ten głupi, co trawy jadł, a Klaus to sołtys. Każdy zna Klausa. Ale gdzie oni, to nie wiem. Pewnie zabrały ich te czary świń. Co? Świnie są magiczne? Są. Sam zobacz. Dobrze. Obejrzę te prosiaki. No dobra. Wiecie, co wam powiem? Przechodzenie Wiedźmina, tak na 100% jak teraz go przechodzę, jest jeszcze zabawniejsze niż normalnie. Normalna świnia, ale medalion szaleje. Jontek miał rację, jest zaczarowana. Kirkę się znalazła. Jontek. No? Świnie rzeczywiście wyglądają na magiczne. No bo... No... Czary były. I no... Ich pozamieniało wszystkich. Czyli te prosiaki to pozamieniani ludzie. No, a co żeś myślał? Pomóż, odmień ich. Co zamieniło ludzi w świnie? Kirkę. No czary. Dałem Igorowi klucza, on zabrał wszystkich i poszli. Jaki znowu klucz? O ten! Masz! On otwiera dom wieprza. Skąd masz ten klucz? Znalazłem. Pokazałem Igorowi, a on powiedział ludziom, żeby poszli. Ich zamieniło. Obejrzę sobie z bliska ten dom wieprza. Gdzie on jest? No tam, za górką. Idziesz, a potem jest. Rozumiesz? Znajdę. No to chodźmy. A to dosyć daleko jest. Płotka? Płotka, halo, hej, płotka. Aha. Tu była skała i płotka się zawiesiła na skalę. Nekery! Więcej nekerów!
że mamy jakiś problem z pancerzem. Troszkę go naprawimy. Patataj, 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 patataj. O! Ghoul? A. Tu jest jakiś skarb. Kolejny ghoul. Jeszcze jeden ghoul. Zanosi się na deszcz. Geralt mnie po prostu rozpierdala. Banda guli, potwory, a Geralt stwierdza, a będzie padać. Jeszcze jeden gul. Jakby się tam, o. Pokaż co umiesz. Jest. Zaraz się tam przedostaniemy. Przyszli żołnierze, nasi, obcy, nie wiem, to już nie ma znaczenia. Usłyszałem, jak jadę gościńcem, do piwnicy może nie wejdą. Całą noc mordowali i gwałcili, słyszałem, gryzłem palce do krwi, żeby nie krzyczeć. Nie wiem, czy komuś jeszcze udało się schować, może nikomu. Jak na chwilę uchyliłem drzwi, zobaczyłem, jak wyciągnęli Antosia. Schował się w polu, obok snopka siana, pod którym zakopałem swoje rzeczy. Zatłukli cepem. Usłyszeli, że jestem w środku. Nie otworzyłem, myślałem, że spalą żywcem, jak tych, co się schronili w spichlerzu. Ale tylko zatrzasnęli drzwi, żebym dłużej zdychał, wołali. Potem wsiedli na konie, teraz jest cicho, słyszę tylko muchy, które zleciały się do trupów. Próbowałem wyważyć drzwi, podkopać się, nie da się. Słychać ludzi, którzy wyszli rabować ciała, nie wiem z czego, chyba z onuc i koszul. Wołałem o pomoc, nie odpowiedzieli, po nich przyjdą już tylko gule. Tu jest jeszcze obozowisko bandytów, chodźmy do niego.
Nic wartościowego, jeśli mam być szczery. Dobra, nic więcej tu nie ma. Jest jeszcze jakieś ciało, ale przy tym ciele też nic wartościowego. Dobra, wracajmy do płotki. I jedziemy sobie dalej wykonać questa. Z wieprzem, a potem zrobimy sobie też tutaj questa na poszukiwanie tego skarbu. Czy on mi się gdzieś tutaj pojawił? Nie, on mi się tu nigdzie nie pojawił, ten quest. No dobra. Na razie ten odcinek zakończymy. Jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie. Ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z Wiedźmina III, gdzie dalej będziemy sobie wykonywać tutaj te questy, a potem podjedziemy też do tego folwarku, przeszukać go jeszcze i znaleźć jakiś hajs, ale dopiero w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście, no i na razie.